Znajdujemy się na planie filmowym w hali Pana Toni, gdzie przygotowujemy film na 15-lecie firmy. Największym wyzwaniem było zaprojektowanie i umieszczenie w przestrzeni z milimetrową dokładnością scenografii w taki sposób i pod takim kątem, aby jej poszczególne elementy składały się w kamerze w złudzenia optyczne, a w konsekwencji w jedno największe złudzenie, czyli bryłę zamykającą film. Precyzja jest dla mnie odpowiednim wyczuciem, w którym momencie dobre mięśnie mają zapracować. I wtedy, kiedy zaufamy sobie i one dobrze zapracują, to oddajemy idealny strzał i strzała trafia do celu. Proces produkcji filmowej w pandemii jest specyficzny i wymaga od nas zwiększenia standardów higieny na planie, przed planem. Każda osoba przebywająca na planie jest wyposażona w maseczki i rękawiczki. W tym projekcie, gdzie scenografia też była wyjątkowo ważna, mamy studio projektowe Jeju, mamy ferworów, którzy wykonali tę scenografię. Mamy duet reżyserski Kijek Adamski. No, mamy doskonałego DOP Michała Dąbala. W tym miejscu też warto zaznaczyć rolę klienta, który w każdym projekcie jest bardzo ważny, a tutaj pozwala nam wszystkim kompletnie, totalnie wyżyć się artystycznie i zrobić coś, co naprawdę będzie zmieniało grę. Od strony projektowej to było dla nas super fajne wyzwanie. W takiej surowej hali postanowiliśmy zaproponować świat zupełnie inny, abstrakcyjny, kolorowy, pełen patternów, pełen dziwnych kształtów i była to super fajna zabawa, żeby pracować przy takim projekcie. Cześć, nazywam się Taryca Najda i kocham jeździć na rolkach. Jeszcze większą przyjemność sprawia mi szybka jazda, bo jest to super zabawa, daje mi dużo adrenaliny i jest ciekawiej. Terminowość jest dla mnie czymś takim, że wyznaczam sobie cele na zawody. Jest to zazwyczaj jakiś czas, bo wiadomo, kostka zawsze się ułoży, ale to w jakim czasie się ułoży, to zupełnie co innego. Atmosfera na planie i w całym projekcie i to właśnie wzajemne zrozumienie i szacunek do siebie nawzajem sprawia, że to, co tworzymy na sam koniec, jest czymś dużo więcej niż sumą naszych wszystkich umiejętności.